Witamy Was serdecznie. Z różnymi perypetiami technicznymi tutaj nagrywamy w tej chwili, nie jest to na live. W imieniu Komitetu Wykonawczego Krajowego Parlamentu Wolnych Ludzi, który ostatnio zebrawszy się zaproponował w związku z tym, co dzieje się wokół spraw ustawy geologicznej czy nowelizacji ustawy geologicznej, spraw zasobów naturalnych, cała seria wydarzeń, żeby zrobić debatę przed referendum, które chcemy przeprowadzić w parlamencie. Zaprosiliśmy skutecznie na razie dwie osoby do debaty. W imieniu KKW dzisiaj prowadzimy tę debatę. Z jednej strony Katarzyna Kopidłowska, wiceprzewodnicząca. Tutaj z drugiej strony nasza koleżanka Małgosia Łabęcka. Witam serdecznie wszystkich. Jest to Janusz Zagórski, przewodniczący KKW. I naszymi gośćmi mamy tutaj posła Jarosława Sachajkę z klubu PiS 15, Demokracja Bezpośrednia. I dzień dobry, kłaniam się nisko. Witam serdecznie. I Teresę Adamską, prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Akurat tak się składa, że troszeczkę dwie tak bardzo odmienne strony. Mieliśmy tutaj zaproszone jeszcze Krzysia Tytko oraz Marka Pilackiego, ale mamy problem z pewnym dołączeniem tutaj się nich. Dopóki to się jakby nie uda, to chcieliśmy Wam zaproponować w imieniu właśnie parlamentu taką oto rozmowę, że poprosimy Was o krótką informację po tym, jak się krótko jeszcze przedstawicie, bo my tak zdawkowośmy powiedzieli, co się stało i w jaki sposób i dlaczego do parlamentu trafiły nowelizacje właśnie ustaw regulujących kwestie geologiczne zasobów naturalnych. Dlaczego tak się stało? Jaki był tego powód? To będzie takie pierwsze pytanie z naszej strony. Potem będą następne. Potem też poprosimy Was o wzajemne pytania do siebie. Będziemy się starali, żeby ten czas obu naszych dyskutantów był mniej więcej równy, no bo o to chodzi. Będziemy tu zamieniać się głosami, kto tam będzie z nas prowadził, tak? Małgosiu, także teraz kwestia jeszcze kolejności, czy w związku z tym, że tutaj to pytanie do Teresy, że Jarosław Sachajko jest w parlamencie, jest posłem i aktywnie też jakby miał wiedzę, dlaczego taka ustawa, te projekty nowelizacyjne w ogóle pojawiły się w Sejmie. Czy zgodziłaby się, żeby on pierwszy to przedstawił? A potem, tak? Oczywiście. Bardzo proszę. Tak, prosimy gdzieś 5-7 minut. Potem oczywiście poprosimy Teresę, żeby w podobnym czasie przedstawiła swoją wersję, dlaczego zostało to w ten sposób i w takim kształcie wprowadzone do Sejmu i w Senatu. Dziękuję bardzo i zapraszamy tutaj posła właśnie Sachajko Jarka o zabranie głosu. Szanowni Państwo, e-parlamencie, dziękuję bardzo za podjęcie tego tematu i podjęcie tego tematu dosyć poważnie, czyli zorganizowanie debaty, tak żeby można było o tym porozmawiać, bo to, co się stało w trakcie procedowania i po przeprocedowaniu tej ustawy, troszeczkę mnie przeraziło. Niestety rozszedł się właściwie bardzo szeroko mail przygotowany prawdopodobnie przez radcę prawnego, który właściwie wypacza sens tej ustawy. Jest tak naprawdę, moglibyśmy iść punkt po punkcie i myślę, że tak trzeba byłoby to zrobić i wykazać, że te 11 punktów to jest po prostu wielka manipulacja. Dlaczego ta ustawa została przygotowana? Są co najmniej dwa powody. Po pierwsze, była analiza NIK-u, badanie NIK-u, że w tej chwili złoża naturalne, złoża, które są nieodtwarzalne, są pod złą kontrolą. Po drugie, są wyroki sądowe i zgłaszali się do ministerstwa ludzie, którzy kupili sobie nieruchomości, bo chcieli się na tych nieruchomościach pobudować, czyli kupili ziemię, a później okazało się, że nie mają prawa do tego, żeby się pobudować, a oni o tym nie wiedzieli. Bo zgodnie z prawem już przyjętym w 2001 roku o ochronie środowiska, złoża naturalne mają pierwszeństwo przed wszystkim. Czyli państwo musi chronić złoża naturalne i nie można tych złóż naturalnych zabudowywać. No i później te osoby szły do sądów, no i przegrywały łącznie z Sądem, Najwyższym Sądem Administracyjnym. Jednocześnie w tej chwili przetoczyły się przez ostatni rok, a nawet dwa, wielkie protesty przez Polskę
związane z centralnym portem komunikacyjnym oraz z tymi szprychami, z szybką koleją. Ludzie byli przerażeni, bo się okazało, że się wybudowali kilka lat temu, a w tej chwili muszą być wywłaszczani, ponieważ tędy ma iść szybka kolej. I to jest próba właśnie, ta ustawa jest próbą wprowadzenia porządku. Czyli te złoża naturalne, które nie muszą być chronione, nie muszą być chronione no, z kilku powodów. No, po pierwsze, albo są niepotrzebne, albo są no, nieefektywne, albo są już zabudowane, powinny zostać uwolnione, tak żeby ludzie mogli na tych terenach się budować, a te złoża, które będą nam potrzebne w przyszłości, to muszą być chronione, czyli nie wolno ich zabudowywać, a później, jeżeli miałyby być użytkowane, no to ludzie byliby z nich wywłaszczani, tak jak w tej chwili spod CPK czy spod tej szybkiej kolei. Dlatego no, ta ustawa jest w tej chwili bardzo potrzebna, a została totalnie wypaczona. Ja oglądałem wiele programów, kiedy strona społeczna się wypowiadała, no i tam naprawdę była gigantyczna manipulacja, poczynając od stwierdzenia, że obrady zostały utajnione, nie ma ich na stronach sejmowych. Są one na stronach sejmowych, bardzo prosto tam się dostać. Trzeba wejść na Komisję Ochrony Środowiska, wejść w posiedzenia, znaleźć to posiedzenie chociażby z 13 czerwca i jest i cały stenogram, i jest również całe wideo. I już na samym początku to jest napisane, że 16 posłów zdecydowało o losie milionów. Po pierwsze, nie 16 posłów, tylko za tą ustawą głosowało 19 posłów i to w komisji. A później ustawa była przegłosowana przez cały parlament. No więc naprawdę nie można takich manipulacji robić. Po drugie, jest napisane w tych 11 punktach, które rozeszły się pomiędzy posłami, no i pomiędzy stroną społeczną, że ustawa będzie chroniła wszystkie złoża naturalne. No właśnie ta ustawa jest po to, żeby 90% złóż, które są chronione od 2001 roku, uwolnić, żeby właśnie tam można było się budować. Dalej jest napisane w drugim punkcie wywłaszczenie bez odszkodowania. No i znowu jest to nieprawdziwe. Nie ma w Polsce możliwości, żeby kogokolwiek wywłaszczyć bez odszkodowania, czy to pod drogi, czy to pod kolej. Nie wiem, 3 lata temu ja zostałem wywłaszczony z części mojej działki, bo była budowana droga i dostaliśmy odszkodowanie. Kolega, pan poseł Stanisław Żuk, był przez wiele lat dyrektorem kopalni w Turowie i mówił, że wprost do niego ludzie przychodzili po to, żeby kupił ich działki, bo działki, które mają być pod złoża, eksploatacje złóż naturalnych, są kupowane po dużo wyższych cenach niż ich wartość rynkowa. Ale pisanie tutaj, że jest wywłaszczenie bez odszkodowania, jest kolejną manipulacją. W ustawie w ogóle o tym nie ma mowy. To są zmyślone rzeczy. Trzeci punkt. Powoduje, że wody pitne podziemne jako złoża strategiczne mogą być oddawane przez głównego geologa kraju koncernom do eksploatacji. Gdzie to jest napisane w tej ustawie? Gdzie tu jest napisane, że one mają być oddawane koncernom do eksploatacji? Prawdę mówiąc, w tej chwili to się dzieje, no bo w tej chwili, jeżeli ktoś się zgłosi, że chce wodę butelkowaną robić, no to on to robi, ale ta ustawa tego nie tyczy. Odbieranie samorządom prawa do rozwoju swoich ojczyzn przez zakaz zabudowy terenów nad złożami, które przez jedną osobę, głównego geologa kraju, będą uznawane za strategiczne. I to jest jedyny punkt prawdziwy, tylko częściowo prawdziwy. Samorządy nigdy nie miały prawa do kształtowania budownictwa na złożach. Złoża były chronione, jeszcze raz powtórzę, do 2001 roku i samorządy powinny zgodnie z prawem ujawniać, gdzie są te złoża, żeby ludzie, którzy kupują tę nieruchomość, tę działkę, wiedzieli, że nie będą mogli się na niej zabudować.
Niektóre samorządy tego nie robiły i później ludzie szli do sądów i w sądach przegrywali. I dlatego jest ważne, żeby w tej chwili, jeżeli gmina tego nie zrobi, to wojewoda będzie musiał to zrobić i jeżeli wojewoda tego nie zrobi, to dostanie karę 1000 zł dziennie, aż ujawniona będzie ta informacja po to, żeby ludzie wiedzieli, gdzie się mogą budować, a gdzie się nie mogą budować. Notabene to jest napisane w uzasadnieniu do tej ustawy. Jeżeli sobie Państwo otworzą PDF tej ustawy, to jest na stronie bardzo szeroko opisane na stronie 583. Kolejny piąty punkt. Wyklucza samorządy z uczestnictwa w procesie wydawania koncesji. Wartość gruntów budynków publicznych nad złożem objętych ochroną spadnie do zera. Jeszcze raz. Samorządy nie mają prawa rozporządzać zasobami naturalnymi. To należy zgodnie z ustrojem Polski do rządu centralnego. Bo pamiętamy całkiem niedawno, był problem z węglem, bo miało zabraknąć węgla. I wszyscy mówili, że za to rząd odpowiada i rzeczywiście za to rząd odpowiadał i ten węgiel musiał się pojawić i pojawił się w Polsce. Z drugiej strony samorządy odpowiadają za odpady. Pamiętamy, ostatnio spaliły się tam w Zielonej Górze jakieś składowisko. I co słyszeliśmy? No samorządy mówią, ale my nie mieliśmy prawa do tego, nie mieliśmy pieniędzy do tego, żeby to zutylizować. No z jednej strony przez wiele lat samorządy pobierały pieniądze za to, żeby składować tam, ale jak już trzeba zutylizować, to idziemy do rządu centralnego. No mamy ustrój taki, na jaki się zgodziliśmy. Wydaje mi się, że całkiem dobry, że za złoża strategiczne odpowiada państwo i tak jest od średniowiecza. Od średniowiecza w całej Europie za złoża strategiczne odpowiada państwo, a nie dany samorząd czy dana osoba. Jest inaczej w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych za to, co jest w ziemi, do środka ziemi, odpowiada pierwszy właściciel, a nawet nie ostatni. Ja kilka lat temu byłem w Teksasie i pytałem o tę sprawę i tam taki potomek Polaków, którzy wyjechali tam 130 lat temu, powiedział, że w tej chwili właściciel ziemi nie jest właścicielem zasobów, ponieważ ziemia jest sprzedawana tylko do pewnej głębokości, do metra głębokości, a wszystko, co jest poniżej, ten pierwotny właściciel pozostawia sobie. Ale wrócę do tego, w Europie... Pamiętajmy o tym czasie, tak? Już, to jest ostatnie zdanie, żebyśmy to rozumieli. Złoża strategiczne, kopaliny są własnością państwa, każdego państwa i w Polsce tak istnieje to od zawsze. Dziękujemy za wypowiedź posła Sachajko. Poprosimy teraz właśnie Teresę Adamską o odpowiedź na to szerokie pytanie, czy odniesienie się do tego, co mówił kolega. Pierwsze ta intencja, dlaczego tak się stało? Byłoby mi dużo łatwiej, gdyby wypowiedzi były krótsze, bo gonitwa myśli jest przeogromna w tym, co powiedział pan poseł. Ale może panie zapisywać, proszę bardzo. Zasobami i złożami w Polsce zajmuję się razem z ekspertami z mojego stowarzyszenia od 2005 roku. Od kiedy odkryliśmy, że w gminie Zgierz jest ogromny wysad solny, słup soli sięgający 6 km w dół, a nad nim ogromne, ogromne złoża węgla brunatnego, które są praktycznie nie do eksploatacji, po czym w 2007 broniliśmy tych złóż, bo KWB Adamów dostało koncesję, potem uczestniczyliśmy w legislacji nowego prawa geologicznego i górniczego, jeżdżąc na każdą komisję do Sejmu. Od 2010 do 2011 włącznie, próbując zablokować nowe prawo geologiczne i górnicze. Dlaczego? To właśnie to prawo, panie pośle, dopiero to prawo z 2012 roku wprowadziło obowiązek wpisywania wszystkich ujawnionych i udokumentowanych złóż w kategorii C1 i C2, czyli rozpoznania, następnie wydobycia, do
planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Nie jest prawdą, że od 2001 roku jest ochrona, nie było tej ochrony, o czym świadczą w 5 gminach w Lubuskim, Gubin, Lubin, Brody i jeszcze 2 gminy. W 2007 roku zrobiły lokalne referenda, których ludność w ponad 90% wypowiedziała się, że nie chce tam kopalni odkrywkowej i zaczęli walczyć. Opiniowaliśmy następnie, po fakcie, jak niestety to prawo zostało uchwalone. Wtedy obecna opozycja, na przykład w osobie posła Marka Matuszewskiego, nie powinnam używać nazwiska, ale użyję. Pan poseł Matuszewski bronił gminy Zgierz przed kopalnią, bronił wszystkich gmin województwa łódzkiego przed CCS-em z elektrowni Bełchatów, które miało powstać w 2011 roku i zatłaczanie miało być pod gminę Wojszyce, i bronił również wejścia tej ustawy w życie. No a teraz przy tych zmianach wyszedł na mównicę sejmową i kłaniał się i powiedział, że on jest absolutnie zachwycony tym, że są tacy ludzie, którzy do tego prawa jeszcze dokładają. Zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, panie pośle, zaczęły się od 2013 roku. Dlatego, że to nowe prawo uchwalone, to nie było to kompendium, które napisał główny geolog kraju w 2007 roku, o czym pisał w sprawozdaniu do Komisji Europejskiej. To prawo w części tylko zostało uchwalone w 2012 roku. Nie zawierało wtedy technologii CCS, szczelinowania hydraulicznego, wydawania koncesji komu bądź gdzie bądź, a głównie korporacjom kontrolowanym z krajów trzecich, kontrolowanych przez kapitał krajów trzecich. Co się stało w latach 2009-2013? Wydano 272 koncesje bezprzetargowo. I wydano takim podmiotom jak ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil, BNK Petroleum, RWDA Niemcom, 5 na przykład w województwie łódzkim. Każda koncesja może być wydana od 10 do 50 lat. A teraz odniosę się do tych punktów. Szanowny panie pośle, ja jestem autorem tych 11 punktów. Nie pani Kasia Tarnawa, dokładnie ja. Ja te punkty napisałam. Napisałam, żeby obudzić ludzi. To prawo uchwalone w 2012 roku już wywłaszczało ludzi. A teraz powiem, jak to wywłaszczanie wygląda w tej ustawie, żeby była jasność. Otóż, owszem, wójt, burmistrz, prezydent miasta dostaje informację, że ma wydać opinię środowiskową na temat możliwości prowadzenia działalności górniczej na swoim terenie, ale tylko i wyłącznie w zakresie odnoszącym się do sposobu zagospodarowania tego terenu w planie miejscowym albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Teraz idziemy dalej. Wszystkie gminy, jak pan wie, w 2019 roku dostały z Ministerstwa i Departamentu Koncesji i Geologii, dostały nakaz konsultacji, głównie gminy, które mają złoża oczywiście, konsultacji wszystkich pozwoleń na budowę. Ja sama walczyłam w gminie Zgierz 3 lata między wójtem ASKO i ministrem Departamentem Geologii o to, żeby mógł powstać obiekt leczniczy, bo tam jest woda i kobieta dostała na wodę leczniczą pozwolenie. Udało się po 3 latach, wydało to SKO. Niech pan nie mówi w żadnym wypadku, że te zmiany dotyczą uporządkowania czegokolwiek. Panie pośle, te zmiany w 90% dotyczą zatłaczania i umożliwienia zatłaczania spalin splanowanych ponad 60 spalarni w Polsce, na które Narodowy Fundusz, czytaj minister klimatu i środowiska, bo jemu podlega, przeznaczył 6 miliardów złotych dotacji. Jakie to są koncerny w Polsce? Veolia na przykład, Łódź i 64 inne miasta,
Francuzi, Belgowie, owszem, tam jest i Kraków, i Warszawa, ale w Warszawie to też Veolia. W Krakowie jest samorządowe, Gliwice to też samorządowe. Wysokie kominy i proste spalanie. I teraz tak, usłyszałam, że wierzą państwo w to, że to jest czysty dwutlenek węgla do zatłaczania podziemi. Nigdy nie jest czysty. Na Wacie robiono próby takie no, laboratoryjne. Udało im się spaliny doczyścić, czyli dwutlenek węgla stanowił w spalinach 90%. 10% to są zawsze domieszki. Jakie to są domieszki? Proste. Związki siarki, siarkowodór, związki azotu, tlen, woda, dioksyny, furany, benzoalfapireny. To są tak maleńkie cząstki, wielopierścieniowe, rakotwórcze, które na żadnym kominie prostego spalania nie uda się i nikomu się nie udało wydzielić z tych spalin. I teraz, gdzie mają być zatłaczane te spaliny? No na przykład Bełchatów chciał zatłaczać, gdzie? W gminie Wojszyce pod Kutnem. I do tego miał prowadzić gazociąg 100 kilometrów. W tej gminie Wojszyce ten cały obszar pod ludźmi, pod domami, to wynosił 200 kilometrów kwadratowych. Tam chciano zatłaczać spaliny z Bełchatowa. I proszę nie mówić, że to jest czysty dwutlenek węgla. A w ogóle co my, dlaczego my, w ogóle po co my to mówimy? Po co to jest w ogóle wymyślone? Kto to wymyślił? To jest jakiś absolutny absurd i aberracja. Rośliny odżywiają się dwutlenkiem węgla. Produkują dla nas tlen. Profesor Ostaficzuk, już nieżyjący, mam jego wywiad z 2011 roku, co powiedział? Zatłoczenie jednej tony dwutlenku węgla powoduje zatłoczenie 2,7 ton tlenu. Komu to jest potrzebne? I jeszcze jedno. Tutaj pan mówił o tym, że muszą być strategiczne złoża chronione i tak dalej. Otóż opiniowaliśmy koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, uchwaloną 13 grudnia 2012 roku przez Radę Ministrów. I prosiliśmy o to, żeby było wpisane jedno zdanie i ono tam zostało wpisane, to zdanie. To zdanie było takie, że każda inwestycja o zasięgu regionalnym albo krajowym, czy decyzja o takiej inwestycji powinna być poprzedzona wielokryterialną analizą kosztów i korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. To jest bardzo proste. Taki podręcznik wydała Unia Europejska o takich analizach i jak się je sporządza w 2001 roku. Do zmian w tej ustawie i do całej ustawy, do kolejnych wszystkich zmian od 2013 roku nie zrobiono żadnej analizy. Ja tylko chcę panu przypomnieć, że zatłaczanie dwutlenku węgla, szczelinowanie hydrauliczne, autostrady, wszelkiego rodzaju tego typu inwestycje zostały wpisane w ustawę o gospodarce nieruchomościami jako cele publiczne. Pan mówi, że się nie wywłaszcza. Otóż gmina musi wpisać złoże w swój plan miejscowy albo studium uwarunkowań, prawda? Wpisuje i ujawnia. A w tej chwili dla poszukiwania, rozpoznawania już nie potrzeba nawet wykazywać się prawem do własności gruntu albo w ogóle dysponowania nim, to wprowadzają te zmiany. Czyli stroną przestaje być nawet właściciel gruntu. No to na litość nieba. Jeżeli ktoś dostaje koncesję, a tam mieszka ktoś w domu, tak, no to przyjeżdża do niego po prostu ten, który ma koncesję i mówi, przepraszam, proszę pana, od jutra zaczynam wiercić dookoła pana i wydobywam gaz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzielimy to na rundy. Dziękuję bardzo. Teraz kolejna runda dla posła Sachajki. Proszę bardzo. Weźmy te 10 minut, bo naprawdę macie dużo różnych czy można własnych robić argumentów. Krótsze, bo ja nie znaczy, tak? To nie Dobra. powinien być monolog. To proszę ja do 5 minut i potem, bo to trzeba się właśnie mnie odnieść do tego, co to powiedział. No, proszę. Na szybko. Czyli zachęcam państwa do odnalezienia ustawy Prawo Ochrony Środowiska, odnalezienia artykułu 125
I tu jest napisane sposób ochrony złóż kopalin. Ale rzeczywiście ma pani rację, że w 2012 roku był ten obowiązek. Od 2012 roku był obowiązek ujawniania. Nie wszystkie gminy to robiły, dlatego w tej chwili jest to przełożone na wojewodę i wojewoda będzie musiał, jeżeli gmina tego nie zrobi, będzie musiał to ujawnić, bo nie wszystkie gminy to robiły. Idąc dalej, trzeba zastanowić się, czy państw, czy złoża strategiczne powinny służyć wszystkim ludziom, czy tylko tej jednej osobie na terenie, czy grupie osób na terenie, której są te złoża strategiczne. Jeżeli popatrzymy na w tej chwili najbogatsze państwa na świecie, to one żyją właśnie z eksploatacji złóż strategicznych. I oczywiście możemy sobie kupować trzy czy czterokrotnie droższy węgiel z zagranicy. Możemy kupować z zagranicy piasek kwarcowy, który jest potrzebny do przemysłu chemicznego. Za chwileczkę w Polsce nie będzie zwykłego piasku ani żwiru, który jest podstawowym budulcem w przemyśle czy w całej gałęzi budownictwa. Albo stwierdzimy, tak jak jest to w całej Europie, że to są złoża publiczne, które są wszystkim nam potrzebne. Co do dalej idąc, jest nakaz konsultacji, ale jeżeli zgodnie z prawem za złoża odpowiada państwo, to jest tylko konsultacja i jeżeli dane złoże jest potrzebne całemu państwu, to ta osoba, na terenie której jest ta nieruchomość, może zostać zgodnie z konstytucją wywłaszczona, bo ten węgiel, bo ten kwarc jest potrzebny całej Polsce. Ta osoba dostaje sowite odszkodowanie, bo musi się przeprowadzić. No, wyobraźmy sobie, że w tej chwili, nie wiem, jakaś gmina powie, że ona nie będzie udostępniała węgla. No to nie mamy węgla, czyli nie mamy prądu. Powiedzmy, że jakaś gmina powie, że nie udostępni portu. Gdańsk mówi, że ten port jest nasz i nikt nie może z niego korzystać. Nie mamy portu. No po to się umówiliśmy na państwo, że strategiczne rzeczy są wszystkich, a nie tylko jednego. Co do zatłaczania spalin, to nie są jeszcze raz zatłaczane spaliny, tylko CO2. I nieprawda. No, nie krzyczmy, nieprawda. No, proszę, to proszę podać mi tą technologię, ale auto, firmę, są która dwie, jest są, tego CO2. Ale prosiłbym, tak nie wystarczy wejść na Wikipedię, zobaczyć, jakie są możliwości wychwytywania dwutlenku węgla. I tam są trzy technologie, które są opracowane i które są stosowane. Notabene w tej chwili właśnie z elektrowni, elektrociepłowni wychwytywany jest tlenek azotu, wychwytywana jest siarka i również jest technologia wychwytywania CO2. Tu możemy dyskutować, czy trzeba wychwytywać CO2, czy nie, bo rzeczywiście rośliny używają CO2 do swojego budulca. Tylko skoro na całym świecie mamy jakąś taką fobię CO2 i trzeba ją wychwytywać i trzeba być zeroemisyjnym, no to możemy powiedzieć, że my nie będziemy zeroemisyjni i będziemy mieli prąd. W tej chwili w Turowie, za prąd w Turowie, za 1 MWh płaci się, to produkcja prądu kosztuje około 140 zł. Ale ponieważ musimy płacić za prawo do emisji CO2, to około 400-450 zł w zależności od tego, ile ta tona CO2 jest wyceniona, płaci się dodatkowo. Czyli zamiast płacić za ten prąd 140 zł, my płacimy 500 zł. Jeżeli to CO2 byłoby zatłaczane pod ziemię, no to wtedy by ten prąd był tańszy, kilkukrotnie tańszy. I to jest to, czy chcemy mieć tani prąd, czy chcemy mieć drogi prąd? Czy chcemy, żeby się Polska rozwijała? Czy chcemy, żeby te wszystkie dobra, jakie w tej chwili mamy, a jesteśmy bardzo bogatym krajem, zostały pod ziemią, a my z tego jako Polacy nic nie mieli, tylko żebyśmy kupowali albo od Rosji gaz, albo od Amerykanów gaz, a gdzieś tam z krajów afrykańskich węgiel. No to jest absurd. Teraz chciałam przede wszystkim przywitać pana Marka Pilawskiego,
połączył się z nami. Witamy pana. Ja chciałabym zadać może takie jedno pytanie do posła Sachajko. Z tego, co z mojej analizy wynika, że zastępca szefa Kancelarii Sejmu Dariusz Salomończyk opinie zasięgnął w wielu instytucjach i na przykład Krajowa Rada Sądownictwa w dniu 19 czerwca 2023 postanowiła nie zajmować stanowiska w tych zmianach nowelizacji prawa o ustawie górnictwa i geologii. Polska Izba Inżynierów Budownictwa dnia 13 czerwca 2023 proponowała rezygnację z przedmiotowych zmian w ustawie o prawie geologicznym i górniczym, a Sąd Najwyższy w dniu 6 marca 2023 odniósł się bardzo krytycznie do nowelizacji tej ustawy. Ja chciałam zapytać się, czy pan poseł zapoznał się z tymi stanowiskami i będąc w Torzymiu na zlocie wolnych ludzi, mówiąc zdecydowanie, że ta analiza jest bezprzedmiotowa, rzeczywiście tą opinię wydał zbyt pochopnie. Szanowni Państwo, może kilka spraw. Powiedziała Pani przed chwilą, że jedna z instytucji nie wydała stanowiska. I tak często się zdarza. Każda ustawa, czy to rządowa, tak jak ta, czy to poselska, ja takich ustaw złożyłem już kilkadziesiąt w tych dwóch kadencjach, czasami pewne instytucje, do których idzie każda ustawa z automatu, nie zajmują stanowiska, bo ona ich nie dotyczy. I to jest bardzo często. Często mamy takie stanowiska, tutaj było stanowisko chyba Związku Miast albo Gmin negatywne. No i takie stanowiska są, tylko tutaj trzeba, jeszcze raz powtórzę, rozważyć racje. Racje państwa i racje społeczne. I teraz, czy racją społeczną jest to, że stracimy wszystkie zasoby naturalne? I czy chcemy, aby Polska korzystała z tych zasobów naturalnych? I to jest takie coś do wyważenia. Zawsze ktoś będzie niezadowolony albo potencjalnie niezadowolony. Ja wrócę do tych szybkich kolei. Czy my chcemy mieć w Polsce szybką kolej albo drogi, czy nie? Ktoś będzie niezadowolony albo potencjalnie niezadowolony, bo będzie musiał się wyprowadzić w inny teren. Ale jeżeli ktoś, jeżeli za swoją nieruchomość dostaje 140% jej wartości albo 200 czy 300% wartości z naszych publicznych pieniędzy, czy chcemy, żeby była ta droga? Czy chcemy, żeby była ta kolej, czy chcemy, żebyśmy korzystali z tych zasobów? To jest zawsze taka decyzja, do której trzeba się ustosunkować. Tutaj jest, rozumiemy takie dylematy, tylko próbujemy to zgłębić. Pytanie właściwie idzie w tą stronę, czy zatłaczanie spalin, tutaj odwołam, za czym pana Marka poprosimy to jeszcze chwileczkę do Teresy, bo ona od początku uczestniczy w tej debacie. Czy zatłaczanie spalin jest wystarczająco sprawdzoną technologią? Jak to się ma na przykład do złóż geotermalnych? Bo to zostały też zgłaszane, też były bardzo poważne obiekcje. Bo wprowadzić jakąś technologię, mając o niej dość płytkie zdanie, ocenę, no to można, tylko my mamy mnóstwo doświadczeń z wprowadzaniem pewnych technologii, które potem się okazują bardzo negatywne dla choćby środowiska naturalnego. Teraz poproszę Teresę, jeżeli się może tego odnieść, pytania. Tak, ja oczywiście się odniosę. To jest, dlaczego to jest w ogóle szkodliwe? Po pierwsze, dwutlenek węgla w postaci nadkrytycznej jest cieczą i dwutlenek węgla jest super rozpuszczalnikiem. Rozpuszcza wszystkie skały, obojętnie jakie, głównie wapienie oczywiście, bo z nimi to wapień w ogóle od razu reaguje, ale dwutlenek węgla, jeżeli się przedostanie, a jest to bardzo prawdopodobne do wód pitnych, powoduje, że powstaje kwas węglowy. Więc zakwasza nam wody i te wody pitne stają się absolutnie niezdatne. Mam tu zeszyty naukowe, które jednoznacznie mówią, pani profesor Solis, zresztą ja to wszystko wysłałam posłowi Sachajko 27 z mojego stowarzyszeniowego maila, 11 załączników. Z tym są również te zeszyty naukowe i prosiłam bardzo, żeby się posłowie z tym zapoznali, zanim będą podejmowali decyzje w Sejmie. To jest bardzo szkodliwa technologia, bo to proste pytanie.
proste, niech mi ktoś odpowie. Ile będziemy musieli wyprodukować dwutlenku węgla dla produkcji tych wszystkich urządzeń, które będą musiały utrzymywać parametry temperatury, sprężać te rurociągi, które biegną, prawda, potem do monitorowania, a jeszcze VAT, czyli zespół pod kierunkiem profesora Niezgody twierdzi, że trzeba będzie robić iniekcje do takich górotworów i je formaldehydami i różnymi plastikami, prawda, uszczelniać, żeby to nie mogło uciec. To są poważne opracowania, więc nie ma nigdzie technologii takiej, która tej technologii, która by się udała. I teraz jeszcze jedno zdanie, panie pośle, ta technologia wykluczy geotermię i to jest napisane w zeszycie, wykluczy na zawsze, bo jak mówił minister Nowicki, zatłaczamy dwutlenek na 1020 lat i potem oddajemy go pod monitorowanie specjalnym podmiotom. Nie będziemy mogli korzystać z geotermii, a tereny do zatłaczania, tak? Ja wysłałam mapę województwa łódzkiego. Na 4 kilometrach mamy między 120 a 240 stopni. Samorządom pozwólmy korzystać z taniej, bezemisyjnej energii. Dlaczego mamy importować węgiel, gaz, gaz chyba, że dla przemysłu? Nie musimy. Mamy potencjał geotermalny. Dlaczego? I jeszcze jedno. Sam pan powiedział, że jest fobia. Fobia na dwutlenek węgla. No na litość nieba, dlaczego nasi posłowie o tym nie powiedzą prosto z ambony sejmowej? To jest fobia, ja się z panem zgadzam w 125%, to jest fobia. Dwutlenek węgla jest potrzebny, nie ma i w ogóle religia klimatyczna, jaka się wytworzyła, jest absurdem, jest absurdem. I proszę o to, żeby takie odpowiedzi były w sejmie. Jeszcze ad vocem i proszę poprosimy Marka Pilarskiego, dobrze? Bo już. Całkiem możliwe, że ma pani rację, że jest religia klimatyczna, tylko ona w tej chwili dotyka całego świata. Wszystkie państwa uważają, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, chociaż metan jest tam 25 razy bardziej gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. A o metanie się nic nie mówi, bo się trzeba go spalać i samochody na nim jeżdżą. I teraz ma pani rację, że to nie będzie tanie. Będzie trzeba dopłacić do tego, żeby to sprężać, tylko dalej to będzie dużo tańsze niż płacenie za emisję tego CO2. Więc wrócę do Turowa. Produkcja prądu to jest 140 zł, płacenie za emisję CO2 450 zł. Połowa z tego to będą koszty zatłaczania. Co do geotermii, po to jest ta ustawa, żeby znaleźć takie miejsca, gdzie bezpiecznie można będzie zatłaczać ten CO2. Czyli to będą konkretne miejsca, gdzie on będzie zatłaczany. I to nie będzie dowolne miejsce. Bo tu chodzi o to, że można zatłaczać ten CO2 na przykład w miejscach, gdzie wydobyto gaz ziemny, wydobyto ropę naftową, gdzie są skały, w których bezpiecznie ten CO2 można przetrzymywać. Bo znowu straszy się ludzi, no, że jeżeli się zatłoczy ten CO2 i będzie trzęsienie ziemi, no to ludzie się otrują. No ale przez setki lat w tych miejscach, gdzie ma być zatłaczany ten CO2, był metan. No i się ludzie nie zatruli. Więc to nie będzie tak, że będzie to zatłaczane, gdzie się chce. Na tych terenach, gdzie płytko są zasoby geotermalne, nie będzie można zatłaczać tego CO2, bo rzeczywiście to wyklucza później korzystanie z wód geotermalnych. Czyli to nie straszmy się, że to będzie gdziekolwiek. No właśnie po to jest ta ustawa, żeby zrobić porządek, że w tym miejscu można zatłaczać, w tym miejscu nie można zatłaczać. Te złoża są strategiczne, tam nie wolno budować, ale już remontować wolno, bo pani w tym swoim materiale napisała, że nie będzie można remontować swoich budynków. No to jest też nieprawda. Nie będzie można budować nowych budynków, nie będzie można rozbudowywać budynków, ale remontować je będzie można, te, które już istnieją. Więc no, żyjemy tu i teraz. I powinniśmy z tego korzystać.
Tak, rozumiemy. Teraz poprosimy, bo włączył się Marek Pilacki, więc prosilibyśmy o to, żeby tak jakoś się wpisać raczej z takim własnym głosem autorskim, bo rozumiem, że kolega Marek nie słyszał od początku, bo nie jesteśmy na live. Proszę kilka zdań od siebie, jeśli chodzi o to zagadnienie jako całość. Czy to słychać Marka Pilackiego? Marek ma Możemy, wyłączony mikrofon. może Marek Pilacki musi włączyć ten mikrofon u siebie. Bo jest Sądzę, że ma podłączony, jest, widzimy włączone, go. bo ty się też pokazujesz, no tak. Nie Jest wiem, mi o. tak przystęp, tak? A teraz proszę. Słychać już pana. Tak, proszę. Proszę mówić. Szarpie, Proszę coś o jest nie tak z odpowiedź. prędkością. Coś jest nie tak z prędkością. Jeżeli to będzie utrudnione. Nie, to się nie nadaje Za do słaby obsługi. jest Za przekaz słabe internetowy. jest prawdopodobnie łącze. Bardzo spowolniony jest dźwięk. Bardzo spowolniony jest dźwięk. Mam taką propozycję, ponieważ my i tak planujemy kontynuowanie tych debat, też takim lepszym zapleczem technicznym niż mamy dzisiaj, więc to nie jest stracona sytuacja. Chciałbym zapytać naszych w tej chwili gości, których dobrze słychać i widać. To jest takie trochę pierwsze kolejne pytanie do posła Jarka Sachajki. Jak to w konsekwencji się stało, że ta większość sejmowa, która była przy tych właśnie nowelizacjach, potem Senat to odrzucił, że jednak w Sejmie to wyszło teraz w drugą stronę? Co spowodowało, że tylu posłów zmieniło zdanie? Znaczy, na razie nie wiemy, czy zmienili zdanie, bo rzeczywiście miało być to weto senackie głosowane na ostatnim Sejmie, a pani marszałek zdjęła to z głosowania. I tu są dwie rzeczy, które są prawdopodobne, nie wiem, dlaczego tak się stało. Mieliśmy ogromne opóźnienie. Niestety, ostatnie Sejmy robią się bardzo polityczne i było godzinne opóźnienie. Więc to może być jedno z wytłumaczeń. A drugie, no ten list, o którym mówiłem, z tymi 11 punktami, bardzo szeroko się rozszedł i całkiem możliwe, że większość sejmowa przestraszyła się tego, że tyle ludzi protestuje, tyle listów wysyła, co, powtórzę, nie jest dobre dla nas jako Polski i Polaków. Bo jeżeli nie uporządkujemy sobie tego prawa geologicznego, to za chwileczkę będziemy mieć prąd, ciepło, trzy, czterokrotnie droższe. Gospodarka przestanie się rozwijać. To jest tak, jak przez ostatnie lata. Byliśmy uzależnieni od ruskiego gazu, który kupowaliśmy 40% drożej niż Niemcy. Dlatego niemiecka gospodarka się szybciej rozwijała. Wszystkie państwa, które się w tej chwili rozwijają, mają tanią energię i tanie surowce. Jeżeli my będziemy te surowce, poczynając od najprostszych, czyli kwarcu, węgla, gazu, będziemy je kupować na zewnątrz, to nasza gospodarka nie będzie się rozwijała i będziemy coraz więcej płacić za prąd, za gaz. No i będziemy po prostu, siedząc na złocie, będziemy biedakami. Więc to jest naprawdę bardzo szkodliwe podejście. Do tego, jeszcze raz powtórzę, najbogatsze państwa w tej chwili, jakie mamy na świecie, to są te, które eksploatują swoje zasoby naturalne i eksportują. A my nawet ich nie eksploatujemy, bo co chwilę ktoś przestraszy większość sejmową, nie wolno tego robić, nie dotykajcie tego. No i stoimy w ten sposób. Pana Marka źle słychać, naprawdę nie możemy technicznie tego przyjąć. Będzie jeszcze kontynuacja tych debat i zaprosimy zarówno pana Tytkę, jak i pana Marka do tej debaty. Prosimy o włączenie pana Marka Pilowskiego, bo rzeczywiście go nie słychać. To samo pytanie skierujemy do Teresy, prawda, Adamskiej. W jaki sposób, czy uważasz, że ta cała akcja właśnie spowodowała, że to głosowanie w Sejmie zostało Tak. po prostu, no nie wiem, przełożone, czy też nie odbyło się? To znaczy, tak, no przede wszystkim akcja wpłynęła na senatorów i ich decyzje, tak? Ale my Nie. senatorów docieraliśmy do biur i Za chwileczkę, przedstawialiśmy dobrze. merytoryczne argumenty. Senatorom wysłaliśmy te same załączniki, które wysłaliśmy posłom.
Tutaj z tego, co jakby no rozumiem, pan poseł Sachajko nie przeczytał ani jednego z załączników, chociaż ja załączyłam europejski materiał przetłumaczony, folder przetłumaczony przez PIK-PIP oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. I to było finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Przesłałam mnóstwo informacji dotyczących tego, że po pierwsze mamy geotermię, i nie musimy zatłaczać niczego pod ziemię, bo lepiej saćmy lasy, bo teraz zamiast zająć się rzeczywiście pilnie tym, że lasy są bardzo wycinane w Polsce, no to lepiej pod te lasy albo pod coś jeszcze zatłaczać i spaliny. Jeżeli mamy zeroemisyjne źródło energii, a tutaj wam wszystkim powiem ciekawostkę, której ja się 2 dni temu dowiedziałam. Otóż proszę sobie wyobrazić, że cały Budapeszt i główne miasta Węgier ogrzewane są geotermią. I można, a my mamy lepsze warunki geotermalne niż Węgry. Natomiast mówienie tutaj, że coś jest do uporządkowania, no absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, panie pośle. Jeżeli ten, kto chce dostać koncesję na wydobycie jakichkolwiek kopalin z ziemi, po pierwsze ma zagwarantowaną byle jaką cenę w istniejącym już prawie geologicznym i górniczym, proszę zobaczyć załącznik 1 do ustawy, czyli tabela opłat, jest w ogóle nieprzyzwoicie niskie ceny są za wszystko. Jeżeli jednocześnie ten, kto idzie do głównego geologa kraju i składa wniosek o koncesję, nie musi mieć prawa, czyli nie musiał negocjować z właścicielem ziemi ani dzierżawy, ani wynajęcia, on dostaje tą koncesję, a wójt wcześniej wpisując w plan, bo musi, zasób jaki no, chcą eksploatować, no na przykład piaski, musi wójt się zgodzić środowiskowo i koniec i kropka. Teraz, szanowny panie pośle, jeżeli do zatłaczania Polski wysłana została mapa sporządzona przez PIK, przez nikogo innego, przez PIK na zlecenie Ministerstwa Departamentu, gdzie na 1/3 obszaru Polski można zatłaczać, to są wszędzie pułapki nad solankami. A solanki są gorące, a solanki są lecznicze. Według geologów nikomu niepotrzebne. To jest 1/3 tylko do zatłaczania. A jeszcze węgiel brunatny będzie podlegał ochronie, a jeszcze, tak jak pan mówi, piaski kwarcowe, to tak, powiedział pan główny geolog kraju na 13 czerwca na pierwszym czytaniu tych zmian. A jeszcze mamy metale ziem rzadkich, a jeszcze mamy, będziemy chronić również w obszarach występowania zbiorniki wód pitnych. To jak na to wszystko nałożymy te mapy, to ja się pana chcę pytać, na jakich terenach będzie rozwijał pan jakikolwiek przemysł, bo siarkę rodzimą też za chwilę uznamy za ochronę, czyli cały Siarkopol, Tarnobrzeg będzie wyjęty spod prawa zabudowy. Gdzie pan ten przemysł chce rozwijać? Bo ja nie widzę tutaj nawet szpilki do wetknięcia w tą mapę Polski, gdzie byśmy mogli w ogóle mieć jakikolwiek rozwój. Dziękuję bardzo za te słowa. Tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, co do, trzeba zobaczyć, ile mamy piasków kwarcowych i gdzie one są. Piaski kwarcowe są bardzo rzadkim zasobem w Polsce i tak jak powiedziałem, no możemy się też pozbyć tego zasobu. Co do tych złóż strategicznych, tu chodzi o te złoża odkrywkowe. Nikt nie będzie robił złożem strategicznym węgla kamiennego czy siarki, bo to się wydobywa bardzo głęboko i całe miasta są w tej chwili nad kopalniami budowane. Te złoża strategiczne to będą te złoża, które będą wydobywane odkrywkowo. I zgodnie z tym, co powiedział główny geolog kraju, to będą złoża, to będzie ich kilka w całej Polsce. Kilka do 10. Niech to będzie kilkanaście, 15. To nie będzie cała Polska. Więc naprawdę przestańmy się straszyć. To jest raz. Co do geotermii, powtórzyłem, z geotermii można korzystać i tego nikt nie będzie nikomu bronił. Tylko ważne jest, żeby było wiadomo, gdzie w Polsce jest ta geotermia opłacalna
w wykorzystaniu i tam nie będzie zatłaczany CO2, a gdzie ona jest, gdzie jej nie ma. I tam będzie zatłaczany CO2. Lasów sadzimy 500 milionów drzew rocznie, a pani przed chwilą mówiła, że one są wycinane. A z drugiej strony lasy to jest zeroemisyjne źródło. Ono jest, ma nam służyć. Las jest po to, żeby go sadzić i wycinać. I to się robi, bo właśnie słyszymy kolejne szaleństwo, o którym się mówi, że lasów nie wolno wycinać. Czy co, mamy żyć w dżungli? Powinniśmy żyć tam, powinniśmy korzystać z tych zasobów. Jeszcze raz, sadzimy więcej lasów niż wycinamy lasów, a zrobi się w Polsce wielką panikę, że są lasy wycinane. A przecież lasy to jest zeroemisyjne źródło energii i to odnawialne. Więc trzeba polskie prawo uporządkować, żebyśmy byli państwem suwerennym energetycznie. Żebyśmy nie, i możemy być suwerenni energetycznie, korzystając z energii wodnej. I znowu się robi problem, bo mamy za mało elektrowni szczytowo-pompowych. I w tej kadencji uchwaliliśmy ustawę, że w jednym miejscu ma być budowana elektrownia szczytowo-pompowa. I co cała opozycja mówiła? Że nie wolno tam budować elektrowni szczytowo-pompowej. A co ekolodzy mówią? Że tam może być żabka czy jakaś roślinka i nie wolno jej tam niszczyć. To samo się robi z lasami. Więc albo będziemy budowali elektrownie szczytowo-pompowe i wykorzystamy energię wody, darmową energię, prawie darmową energię wodną, albo nie. Będziemy korzystali z lasów, albo będziemy kupowali lasy na zewnątrz, czyli drzewo będziemy kupowali. To samo jest z węglem brunatnym, który jest najtańszym źródłem energii, tylko trzeba do niego dużo dopłacić za emisję CO2. I dlatego zatłaczanie tego CO2 mogłoby o połowę zmniejszyć koszty energii wytworzonej z węgla brunatnego. Siarka nie wchodzi tutaj w grę, bo siarka to jest wydobywanie głębokie i to nie są złoża strategiczne. I najważniejsze, co chciałbym powiedzieć, żebyśmy o tym pamiętali, że prawo to nie jest Biblia, której nie wolno zmieniać. Prawo zawsze można zmieniać i zobaczmy, jak ta ustawa zadziała. Zobaczmy, które miejsca będą ustanowionymi przez głównego geologa kraju jako złoża strategiczne. I jeżeli większości sejmowej, społeczeństwu to się nie będzie podobało, to możemy dalej o tym rozmawiać, możemy to zmieniać. Nie róbmy paniki tam, gdzie jej nie powinno się robić, bo w tej chwili nakręcono społeczeństwo. Ja nie wiem, czy to jest niezrozumienie tego, czy to jest zła wola. No, według tych 11 punktów... Tak, ja chciałam tutaj zadać ważne pytanie. Myślę, że na tą odpowiedź czeka wiele tysięcy, a może milionów Polaków. Powiedział pan, że jeżeli społeczeństwu nie będzie się to podobało, to możemy to zmienić. Czy niezasadne byłoby odwołać się właśnie w referendum, aby Polacy, Polki mogli wyrazić swoją opinię na bardzo kontrowersyjny temat, jak widzimy, bardzo gorący. Czy teraz, mając taką informację, że w momencie, kiedy będą wybory parlamentarne, będzie również przeprowadzone referendum dotyczące relokacji nielegalnych imigrantów w Polsce. Czy nie może być to drugie pytanie? Jak Polacy ustosunkują się do zmian, do nowelizacji w tym prawie geologicznym i górniczym? Chodzi tutaj o własności wielu Polaków. Oni chcą decydować o tym. Może to jest moment, żeby wreszcie suweren, tak przecież mamy napisane w Konstytucji, w artykule 4, mógł się wypowiedzieć, czy pan będzie lobował w tym kierunku, czy pan będzie zachęcał innych posłów, aby drugie pytanie w referendum było właśnie na temat nowelizacji prawa geologicznego, a może i szerzej polityki energetyki. Chcemy po prostu mieć możliwość wypowiedzenia się w referendum ogólnokrajowym. Co pan na to? Bardzo proszę o konkretne pytanie, które na pewno zainteresuje wielu Polaków. Stąd również do Teresy Adamskiej podobne bardzo pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie, ale ja poprosiłem Pawła Kukiza o to, żebyśmy zmienili nazwę koła na Kukiz15 Demokracja Bezpośrednia. Ja jestem ogromnym zwolennikiem referendów, żeby ludzie się wypowiadali. I to pytanie powinno brzmieć, myślę, że dużo szerzej. Czy chcemy, aby Polska była krajem suwerennym, żywnościowo i energetycznie?
I to jest takie pytanie, na którym nam powinno zależeć, bo ta nowelizacja prawa górniczego to jest jedna z ustaw, to powinno... Zresztą, no ja jestem zwolennikiem wiru, no więc również tutaj powinniśmy to zrobić. Przecież robimy oprogramowanie jako fundacja Potrafisz Polsko, żebyśmy mieli narzędzie do częstego wypowiadania się właśnie w ramach demokracji bezpośredniej. Tylko demokracja bezpośrednia to jest również odpowiedzialność. I to, o czym mówiłem, że musimy się, każdy kij ma dwa końce, a proca nawet trzy. Więc musimy wiedzieć o tym, że jeżeli się nie zgodzimy na chociażby to zatłaczanie CO2 pod ziemię, to będziemy płacić czterokrotnie więcej za energię elektryczną i za ciepło. A tak, za chwilę teraz, będziemy płacić tak, pięciokrotnie więcej. Adamskiej, bo proszę pamiętać. To są takie dylematy, które społeczeństwo powinno odpowiedzieć i brać konsekwencje od razu tych odpowiedzi. Czyli zaraz teraz się oddam. Rozumiem, że byłby skłonny poprzeć taką ideę, gdzie cała polityka energetyczna i stosunek do polityki klimatycznej by w sposób bardzo precyzyjny zdefiniowane, bo to nie są proste sprawy, to jest w zasadzie wejście w konflikt, gdyby referendum Ja przepraszam, było... ja chciałabym włączyć Marka na głośno mówiący, mogę? Tak, jeżeli się przysłuchiwał i słychał to, co mówimy. Tak, tak, bo jego słucham. U nas nie było słychać, ale chwileczkę, dobrze, Tereska, bo no to, dobrze. Że ty teraz go masz, to daj mi jeszcze minutę czasu, żebym ja skończył swoje zdanie, dobrze? I trzymaj go tam. Krótko mówiąc, oznacza to w ogóle strategię naszych relacji z Unią Europejską, z jej polityką klimatyczną, polityką energetyczną. Wszyscy wiemy, że to jest gigantyczny problem i on rzutuje na to, co tutaj się dzieje. Z tego, co poseł Sachajko mówi, to tak jakby próbował argumentować, że no nie mamy wyjścia, tu nas dociskają, tam nas dociskają. No to w zasadzie musimy się na to zgodzić, łącznie z tym zatłaczaniem, tak? Ale gdybyśmy nie dali się tak ustawić, jak jesteśmy ustawieni w tej chwili przez Unię Europejską, to nie musielibyśmy mieć takich dylematów. Teraz nie, poproszę... Marku, to jest odpowiedź dużo szersza, bo no, albo jesteśmy teraz, w pewnej wspólnocie i się zgadzamy na te zasady, to tak jak w domu. Albo się dogadujemy z żoną, no albo się rozchodzimy. I teraz decyzja jest, to też jest pewna decyzja, czy chcemy być w Unii Europejskiej i korzystać z pewnych dobrodziejstw, które z nią płyną, chociażby to, że 80% naszego eksportu, czyli naszych dochodów, to jest produkcja na rzecz Unii Europejskiej. Albo chcemy, nie chcemy tego produkować. Jasne, rozumiemy, że to będą zagadnienia na zupełnie inną debatę, bo to wchodzimy w temat być w tej Unii, czy też nie, opłaca się, czy też nie. Ale ponieważ obiecaliśmy tutaj, bo rzeczywiście Marek Kraski czekał, też nie mógł technicznie się dostać, jest telefon do Teresy Adamskiej, pozwolimy mu o wypowiedź. Proszę bardzo. Kilka zdań o sobie, niech Marek Pilawski powie kilka zdań o sobie. Trudno mi powiedzieć o sobie parę słów. W każdym razie ekologią zajmuję się prawie że od urodzenia. Okazuje się, że jak podsumowałem swoje życie, to właściwie ciągle zajmowałem się przetwarzaniem materii po to, żeby chronić środowisko. Tutaj uważam, że było poruszonych bardzo wiele wątków, ale nie został poruszony wątek najważniejszy. I tutaj, panie pośle, z panem się z żadnym z pana zdaniem się nie zgadzam. I myślę, że wiele osób się po prostu nie zgadza. Nie mówimy nic o przyrodzie. Mówimy o pieniądzach, o kontraktach, o zatłaczaniu, wytłaczaniu. Tak jakbyśmy w ogóle nie widzieli, że w naszym życiu są ptaki, są zielone lasy i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie zignorowano potworną wycinkę lasów w Polsce. Mówi się, że powiedział pan, panie pośle, że one są, nie emitują. No trudno, żeby jeszcze lasy, prawda, które są dla nas dobrodziejstwem, żeby jeszcze emitowały jakieś szkodliwe substancje, tak jak kominy, tak jak wysypiska, które mamy XXI wiek, kolejna kadencja Sejmu, a powierzchnia wysypisk jest jeszcze większa. Ciągle mówimy o emisji z kominów, natomiast emisja, to jest emisja punktowa tylko. Natomiast emisja 21 szkodliwych substancji chemicznych, gazowych emitowana jest z wysypisk. I tam są dopiero emitowane gazy, które nie są spalone.
a ich szkodliwość w stosunku do szkodliwości CO2 potrafi być parę tysięcy razy większa niż szkodliwość dla dziury ozonowej, niż zwykłego CO2, który poza tym jest potrzebny do życia. Natomiast rośliny zielone i te drzewa, które niestety, nie wiadomo dlaczego, są wycinane w takiej ogromnej skali, bo rozumiemy, że jest gospodarka leśna, jest gospodarka drzewna. I ileś tam tych metrów sześciennych drzewa można w roku wyciąć. Ale to, co się działo przez ostatnie 2 lata, to jest rozbój na naszym narodowym majątku. Dlaczego to jest nasz majątek? Dlaczego nie można mówić, że jest obojętny dla emisji? To nie jest obojętny. To jest czynnik. Rośliny zielone, szczególnie drzewa, są czynnikiem bardzo pozytywnym, bo co one robią? Pochłaniają CO2. To te drzewa ratują nam ilość CO2 w atmosferze. One nam ratują nasz klimat. Jeśli my wycinamy drzewa, a tutaj z drugiej strony chcemy to zatłaczać, prawda, bo przez to, że nie ma tych drzew, to musimy zatłaczać, bo nie ma kto odbierać tego CO2, to proszę mi powiedzieć, panie pośle, czy są zrobione jakieś obliczenia, jaką szkodę w przyrodzie naszej Polski wytworzyła wycinka lasów, ile to, jak można to przeliczyć na ilość zmarnowanego pochłonięcia CO2 i jak to wpływa na konieczność w tej chwili porównać trzeba z tymi wielkościami do zatłaczania. I to jest dyskusja. Po prostu chodzi o rozmawianie o przyrodzie. A co my zrobimy? To my zrobimy to, co jest najlepsze dla nas w tych warunkach, a nie odwrotnie. Mówimy, powiedział pan, panie pośle, że co? Że tu nie chodzi o spaliny, tylko CO2. Z jednego komina wylatuje milion metrów sześciennych spalin. Jak pan by z tego wyłuska CO2? Jak? Ja już powiem, tak bardzo. Nieprawda. Jeszcze ja. Proszę mnie nie przerywać, ja muszę to skończyć. Jestem wstrząśnięty tą wyzwą. Po prostu będzie zatłaczane wszystko. Trzeba doczytać ustawę. Trzeba umieć czytać między wierszami, co tam jest po cichu wprowadzane. Będziemy mogli importować z Niemiec rurociągami spaliny i umieszczać u nas. I mówi się o powierzchni 3/4 kraju, prawda? Punkt zatłaczania jeden. Ale obszar skażenia terenu będzie przeogromny. I ja bym proponował, żeby najpierw u panów posłów na działkach przed domami zrobić... Dobra, Marku, no już. Tak, żeby został argument zgłoszony. Dobra, Marcin, jeden ja do tego argumentu i później pani, bo żebym się mógł odnieść. Tak, oczywiście. Ale ja jeszcze chciałam, jeszcze ja, bardzo króciutko, dobrze? Panie pośle, powiedział pan, że będziemy tak drogo płacić za ten węgiel, za tą energię, ale dlaczego, ja się pytam na litość boską, dlaczego? Zróbcie to tak, żeby to nie było takie drogie, a wystarczy te pieniądze, które są przeznaczone na w tej chwili budowę, rozbudowę, modernizację spalarni odpadów, te 6 miliardów z Narodowego Funduszu, plus te pieniądze przeznaczone karczemnie duże na te nieszczęsne instalacje do zatłaczania, dajcie samorządom na budowę geotermalnych, zeroemisyjnych elektrociepłowni. I problem mamy z głowy. Jeżeli zachodnia Polska cała, jak tak od Szczecina do Lublina w lewo praktycznie pójdzie i będzie, tam jest 30 tysięcy głębokich odwiertów tylko do odkorkowania. Tylko do odkorkowania. I w każdym z tych odwiertów jest taka temperatura, z której możemy robić energię cieplną i elektryczną. Wiemy, że w Poddębicach wypływa im 76 stopni, tak? I to idzie od razu do grzania miasta. Więc dajcie te pieniądze, zróbcie wszystko, żeby te pieniądze poszły do samorządów na najzwyczajniej w świecie, na zdrową, zeroemisyjną geotermię i jesteśmy bezpieczni, bo wepną to... Pani Tereso, to...
wepną to w Adamowie, wepną to w Bełchatowie i pójdzie na całą Polskę. Rozumiemy pytanie i bardzo mocne. Proszę bardzo. Może zacznę od końca. Bo to możemy opowiadać, ile tej geotermii mamy i jak ona się sprawdza. Tylko my już sprawdziliśmy to. Mamy geotermię w Toruniu, ojciec Rydzyk to zrobił i gdyby nie gigantyczna dotacja państwowa, za którą on to wybudował, to ta jego instalacja by się nie opłacała. Więc można opowiadać, jak to z geotermii będzie dużo ciepła, tylko koniec końców okazuje się, że w niewielu miejscach w Polsce, to się w tej chwili opłaca. Ale tam, gdzie się opłaca, trzeba oczywiście to robić i ja jestem wielkim zwolennikiem geotermii. No, ja u siebie myślałem skorzystać właśnie z ogrzewania pompą ciepła tą gruntową przez odwierty. Jednak się okazało, że jak ja miałem za to zapłacić, to zrobiłem powietrzną pompę ciepła, bo ta ziemna mi się nie opłacała. No to wszystko musi się w jakiś sposób opłacać. Słyszeliśmy wypowiedź pana Marka Pilawskiego co do lasów i jakie one są ważne. Też uważam, że są ważne, tylko trzeba wiedzieć o tym, że lasy pochłaniają dwutlenku węgla najwięcej do około 50 lat. Później pochłaniają go coraz mniej, a później te lasy przestają pochłaniać ten dwutlenek węgla, no bo w zależności od gatunku drzewa, no ono ma swój cykl życia. I w Polsce używamy niecały metr sześcienny drzewa na jedną osobę. W Niemczech to jest 1,5 metra sześciennego drzewa. No, powinniśmy właśnie to drzewa sadzić, tak jak sadzimy i rocznie pod lesistość zabieramy tyle ziemi, jak mniej więcej Puławy, średniej wielkości miasto. Coraz więcej zalesiamy. O 50% od II wojny światowej zalesiliśmy więcej naszego terytorium Polski. No, jak tak dalej pójdzie, za chwileczkę będziemy mieli same lasy. Nie wiem, skąd będziemy później bierali żywność. Ale ja nie mam problemu z lasami. Tam, gdzie trzeba je sadzić, to trzeba je sadzić, ale nie wolno mówić, że nie wolno ich wycinać, bo to jest absurd. Las to taki jak zboże, tylko w innym okresie czasu rośnie. I jeżeli drzewo już jest zdatne do wycinki, to się powinno jego wycinać i budować z niego meble, bo to są trwałe meble i zdrowe, a nie z płyty wiórowej, która później nam lakiery wydziela się z niej. Powinniśmy z tych drzew budować domy, bo to są dobre, zdrowe domy i mamy właśnie w tym drzewie zakumulowane CO2. Nie róbmy z ekologii religii kolejnej. I to jest to, o czym chciałem powiedzieć. No. Bardzo prosimy, bo będziemy też musieli finalizować przynajmniej tą pierwszą debatę, jak powiedziałem. A jeszcze przepraszam, bo jeszcze jedna rzecz była o spalarniach. No proszę zauważyć, ile mamy protestów w Polsce, gdzie tylko spalarnie chce się zbudować. Bo to ładnie się mówi, zbudujcie spalarnie. Tylko lokalna społeczność boi się spalarni i tak naprawdę ona może mieć dużo racji. Bo żeby spalanie śmieci było czyste ekologicznie, to musi być spalanie w plaźmie, w bardzo wysokiej temperaturze. I to już ale się nie opłaca. Nie rozumiał, ja nie nawołuję do tego chodzi. Spalarni, wręcz przeciwnie. Tak, tak, żebyśmy nie sugerowali. No, o czym pan poseł mówi? Bo przed chwilą była, ale o tym była mowa, że ze spalarni mamy z emisji... Kierować pieniądze z budowy spalarni na budowę i tej geotermii. Tyle ale to akurat mówił pan Andrzej Pilaski, że ze składowych śmieci wydobywa się 21 szkodliwych substancji. To jest prawda. I to trzeba eliminować. To eliminować można przez spalanie w plaźmie, ale do tego trzeba dopłacić. A w tej chwili w Polsce próbuje się budować spalarnie, z których się odzyskuje energię, bo nie jest spalane to w bardzo wysokiej temperaturze. I dlaczego lokalna społeczność się boi spalania? Ja teraz oddam głos, panie pośle, panu Markowi, bo on jest wynalazcą ceramicznego, molekularnego reaktora, w którym tak, jest spalany. Tereska, to jest, my planujemy kolejną debatę, bo zejdziemy z 20 wątkami. To jest bardzo ważne. Wszystkie alternatywne, proekologiczne źródła pozyskiwania energii są też dla e-parlamentu jednym z fundamentalnych kierunków projektu Nowa Polska. I tutaj gwarantujemy
wam, że otworzymy kolejne debaty dotyczące rzeczywiście polityki energetycznej, rozwiązań i wynalazków, bo tak to po prostu wyjdziemy ze wszystkim, co jest ważne, a tutaj trzeba zostać przy tym temacie, który są pierwotnie wywołane. Ja tutaj gwarantuję Markowi, że będzie udział w debacie poświęconej tym wszystkim rozwiązaniom, które jest jeszcze dużo więcej, które można zaoferować, a państwo ich nie widzi, lobbyści grają w zupełnie inną stronę. Natomiast, żeby zmierzać ku końcowi, bo tutaj koleżanka nasza Kasia ma też jakieś pytania, a ja też chciałem zadać to pytanie ostateczne. Co będzie dalej, jeśli chodzi o tą sytuację z tym nowelizacją tych ustaw, prawda? No, nie mam pojęcia, co będzie. 16-17 będzie kolejny Sejm i nie wiem, czy to będzie poddane pod głosowanie. Jeszcze raz powiem uczciwie, że uważam, że powinniśmy to przegłosować i mieć porządek w Polsce, bo inaczej nie będziemy korzystali z tych zasobów, które mamy. Aczkolwiek całkiem możliwe, że nie będzie to głosowane i dalej będziemy mieć wolną Amerykankę i będziemy kupować wszystko na zewnątrz i będziemy biednym krajem takim afrykańskim, bo wszystko będziemy musieli sprowadzać, a żyjemy naprawdę na bardzo bogatym terenie. Możemy z niego korzystać. W tej chwili nie możemy. Tak, tutaj jeszcze mamy, bo od początku zgłaszała się nasza wiceprzewodnicząca. Ja właściwie nie chciałam tyle zadać pytań, ile pozwolę sobie tak podsumować. Na czystą logikę, na to, co obserwuję, a nie śledzę aż tak bardzo to, co się dzieje na terenie, znaczy na arenie politycznej. Natomiast tak na logikę powiem tak. Mówi pan tutaj o węglu, że prąd drogi, że węgiel i tak dalej. Na logikę biorąc, widzimy zamykanie, zalewanie kopalni. Więc jakie w tym momencie ma znaczenie przejście tej ustawy i szukanie innych złóż węgla, skoro nie korzystamy z tego, które już mamy i które są odkryte? Jeśli chodzi o prąd, prąd jest z udziałem skarbu, udziałem Skarbu Państwa. I po ile tego, co pamiętam, jakiś czas temu cena prądu była ustalana. Jest wielkim oszustwem i manipulacją, nie będę teraz z tego wchodzić, natomiast to też jest takie mamienie ludziom oczu. To wygląda troszeczkę tak, jak z tymi hasłami, jesteśmy bogaci, będziemy z tego korzystać, w chwili obecnej nie korzystamy. I powiem panu, niesamowicie do złudzenia, przypomina mi to 4 i 8 lat temu, jak był okres przedwyborczy, że trzeba zrobić porządki w sądach, że sądy są niesprawiedliwe, korupcja i tak dalej. Nie zmieniło się nic. Ludzie w większości, może nie w większości, ale bardzo dużo ludzi ze względu na to, nawet jeśli się nie zgadzali z innymi rzeczami, to z tego względu głosowali, tak nie inaczej. Jeśli chodzi o domy, domy, nawet jeśli są odszkodowania, to domy będą tracić na wartości lub całkowicie je stracą, bo to jest chodzi zwykła logika. Jeżeli jest ryzyko, że na mojej przestrzeni, czy bardzo blisko mnie, będzie taka, że są surowce odkryte, czy samo określenie złoga strategiczne nie jest jasno sprecyzowane i daje duże pole do manewru. A jak uczy doświadczenie w tym kraju i to, co obserwujemy na co dzień, jeżeli jakaś ustawa daje możliwość furtki, nie jest jasna, sprecyzowana, to z całą pewnością zostanie wykorzystana i to na pewno nie na korzyść Polaków. I kolejna rzecz. Zgadzam się, że dla Polaków złoża są bardzo ważne i powinniśmy skorzystać. Problem w tym, że jak na razie przy takich rządach, czy poprzednich, czy obecnych, nie korzystamy my. I powiem szczerze, ja jako obywatel tego kraju i jako Polka, ja wolę, żeby rząd nie odkrył tego, niż ma odkryć i sprzedać zachodnim korporacjom, niż mają podpisać koncesję. Pan mówi tak, że prawo można zawsze zmienić. No teoretycznie można, ale nie w przypadku, kiedy są podpisane międzynarodowe umowy, koncesje, wiążą się z tym olbrzymie pieniądze i odszkodowania. I w takim przypadku to jest tylko teoretyczne, a tak naprawdę w praktyce i pragmatycznie zupełnie nierealne.
I ostatnio panu powiem tak, zgadzam się z tym i absolutnie z tym sercem za tym, że powinniśmy być suwerenni energetycznie, ale my mamy być suwerenni też ekonomicznie w podejmowaniu decyzji i to, co pan porównał, że jesteśmy w Unii. Ja panu dam taki bardzo prosty przykład. To tak, jakbyśmy mieszkali w kamienicy. Owszem, jako kamienica, jako wszyscy mieszkańcy kamienicy, podejmujemy pewne decyzje i na pewne rzeczy się zgadzamy, podejmujemy jakieś wspólne wydatki. Natomiast nie wyrażam zgody, żeby zarząd tej kamienicy decydował, co ja robię w swoim mieszkaniu, jeśli nie wpływa to na całą kamienicę. Ma pani rację, po jednym zdaniu, dobrze? Bardzo proszę. Oczywiście się zgadzam z tym, co pani powiedziała. Oczywiście, jeżeli to, co ja robię, nikt nie powinien zaglądać do mnie do domu, jeżeli nie wpływa, nie przeszkadzam innym, chyba że cała kamienica leży na złożu strategicznym i trzeba to złoże strategiczne zacząć eksploatować. Wtedy ludzie powinni dostać uczciwe odszkodowanie i to jest w Konstytucji zresztą zapisane, godne odszkodowanie, żeby mogli w innym rejonie kupić co najmniej taką dobrą nieruchomość, jaką mieli. Przy takich rządach może być to niekorzystne. No i mają państwo e-parlament. I właśnie cieszę się, że państwo to robią, bo trzeba, żeby państwo skierowali do parlamentu czy do senatu swoich przedstawicieli, żeby tego pilnować. No Kukiz 15 od 15 roku mówi o jednomandatowych okręgach wyborczych, że musimy mieć innych posłów, posłów odpowiedzialnych przed swoimi wyborcami. Co do tego, czy korzystamy z tych dóbr, czy nie. Jeżeli sobie państwo popatrzą na najbogatsze gminy w Polsce, to są te, na których są eksploatowane kopaliny. To są najbogatsze gminy, więc jednak są te pieniądze dla tych gmin. I druga część tych pieniędzy idzie do budżetu centralnego. Więc nie można tego mówić, że nikt z tego nie korzysta. Gminy z tego bardzo korzystają. Tu jeszcze jest taka dyskusja i tu już lokalne społeczeństwo powinno się wypowiadać. Bo gminy bardzo chcą wiatraków, a lokalne społeczeństwo nie, a niestety nie może się w tej sprawie wypowiedzieć i dlatego uważamy, że złożyliśmy projekt ustawy o referendum lokalnym, żeby zmniejszyć te zaporowe progi referendalne, żeby lokalne społeczeństwo powiedziało, czy chce wiatraków, czy nie. Bo gmina chce strasznie wiatraków, bo ma gigantyczne pieniądze za to, że wiatrak u niej jest, a lokalne społeczeństwo bardzo często nie chce tych wiatraków, bo im nie podobają się, szkodzą i tak dalej. I dlatego powinniśmy w demokracji bezpośredniej się na ten temat wypowiadać. Co do sądów, pełna zgoda. Reforma sądownictwa jest porażką, dlatego my jako Kukiz 15 mówimy o sędziach pokoju. O sędziach pokoju wybieranych w wyborach powszechnych, lokalnych sędziach pokoju. To powinien być pierwszy punkt dotyczący reformy sądownictwa. Co do cen prądu, tak, ceny prądu są regulowane i w tej chwili, jeżeli popatrzymy, to mamy tani prąd, jeżeli popatrzymy na ceny prądu w Europie. To są dane Eurostatu. Utrzymanie mieszkań w Polsce to jest 38% średniej unijnej. Czyli w Europie Zachodniej jest znacznie drożej utrzymać mieszkanie. Oczywiście, jeżeli to porównamy do zarobków, no to wychodzi podobnie. Ale to nie jest to prawdą, że dla gospodarstw prąd jest drogi. Prąd jest drogi dla przemysłu. W Polsce prąd jest drogi dla przemysłu, bo do przemysłu nie ma dopłaty. W tej chwili dla gospodarstw rodzinnych jest duża dopłata i te ceny są zamrożone. I dopłata idzie z budżetu państwa, czyli z naszych wszystkich pieniędzy. Co do zamykania i zalewania kopalń, no to są dwie kwestie. Po pierwsze, to jest ta polityka, chora polityka unijna, która mówi, że nie wolno eksploatować węgla, bo on dużo dwutlenku węgla wydziela. No to jest, wracamy do tego samego. Ale zamykane są kopalnie, nie wszystkie, tu pan Tytko dużo więcej o tym będzie mógł powiedzieć, bo ja z nim współpracowałem chociażby przy zamykaniu kopalni Krupiński, gdzie według pana Tytki pozostało bardzo dużo dobrego węgla, wysokokalorycznego węgla, ale część kopalni jest zamykanych, bo jest nierentownych. I znowu, czy my chcemy dopłacać z budżetu państwa, żeby wysyłać ludzi kilometr pod ziemię, żeby oni wydobywali 3 razy droższy węgiel
niż ten węgiel brunatny, albo i 4 razy droższy. Żeby górnik ryzykował swoim życiem i szedł 4 godziny do przodka, bo już ten węgiel kamienny, no niestety na Śląsku jego nie ma. U mnie na Lubelszczyźnie pozostało tego węgla płytko dużo i powinniśmy eksploatować ten węgiel, który pozostał na Lubelszczyźnie. Ale na Śląsku nie ma za dużo węgla ekonomicznie opłacalnego. Dlatego te kopalnie są zamykane, bo trzeba robić dopłaty do tego, żeby wysyłać ludzi kilometr pod ziemię, żeby ryzykowali swoim życiem. Wydaje mi się, że są w tej chwili inne technologie, odnawialne źródła energii. No i znowu kolejna debata, czy chcemy elektrowni atomowych. W tej chwili robi się najtańszy prąd z elektrowni atomowych. Tylko znowu jest kolejne pytanie. A gdzie składować odpady z elektrowni atomowych? To jest, ja teraz włączę się, bo nie usłyszałem w przestrzeni publicznej ani razu, aczkolwiek nie siedzę, trzeba z tego nie kontroluję. Żeby ktoś w sprawie tych elektrowni atomowych, których budowę rząd uruchomił już potężne zasoby finansowe, logistyczne, podpisał potężne kontrakty, żeby coś takiego w tym momencie dalej lobować, kiedy za wschodnią granicą toczy się wiadomo jaka wojna, wszyscy drżą, czy największa w Europie zaporowska elektrownia atomowa po prostu zostanie ci dotknięta przez jednych czy przez drugich jakimś wybuchem. Jak w ogóle jest możliwe, żeby rozmawiać w sposób tak ofensywny i proponować społeczeństwu budowę tych elektrowni atomowych, kiedy jeszcze nie tak dawno rosyjska rakieta, całe szczęście, że z głowicą betonową, trafiła gdzieś tam 300 czy 400 kilometrów od naszej głąb naszej granicy. Jak można w ogóle w tej sytuacji, w przestrzeni publicznej, nie podnosić tego fundamentalnego zagrożenia? Rząd cały czas krzyczy, że jesteśmy naprawdę zagrożeni i my nie lekceważymy tego, ale po prostu swobodnie idzie i próbuje na naszym terenie zbudować elektrownię atomową, gdzie wystarczy tylko jeden pocisk, a dzisiaj są takie, które trafią i nie możesz go zestrzelić i mamy po prostu jedną wielką katastrofę. Dlaczego ten argument w ogóle nigdy nie pojawi się w debacie publicznej wokół tego? Jeżeli już mówimy o energetyce, bo to się wiąże z zasobami geologicznymi i z tą dyskusją dzisiaj, ale musiałem to powiedzieć, bo jestem szokowany, że ja tego argumentu do tej pory nigdzie nie usłyszałem, tego zagadnienia. No ja, przed chwilą go powiedziałem, no ja ta, mogę to jest debata, która... Zaraz Tereska, oddaję Panie pośle, naprawdę, to tak, taka być debata, to ja może się wyłączę, nie? Kończymy, proszę bardzo, Tereska, proszę bardzo, masz teraz głos. Otóż w tych zmianach właśnie, panie pośle, żeby miał pan świadomość, jest taka zmiana, która odbiera geologom powiatowym prawo do hydrogeologicznego określania czy decyzji hydrogeologicznej posadowienia elektrowni jądrowych. Te wszystkie decyzje z całej Polski idą również w ręce jednego zespołu, głównego geologa kraju. Więc jest to wzmocnienie znowuż jednoosobowej decyzji, gdzie będą lokalizowane elektrownie jądrowe. To też jest w tych zmianach. Więc chciałam panu powiedzieć, że kończąc, ja też chcę podsumować, te zmiany, miły panie, nie porządkują. Przeciwnie, tworzą jedną hierarchiczną, jednoosobową, jednogrupową decyzję co do tego, gdzie będzie strategiczne złoże, co będzie złożem strategicznym w danym momencie i otwierają wszystkie potencjalne składowiska w Polsce dwutlenku węgla dla możliwości zatłaczania z całej Europy i świata. I to jest wpisane w tych zmianach, jak pan nie wie, to niech pan przeczyta tylko uzasadnienie. Niech pan nie czyta tam paragraf, tam, taram, tam. Samo uzasadnienie. W tym uzasadnieniu jest wszystko napisane w oczywisty sposób. Dlatego ja alarmuję społeczeństwo, bo ja też nie chcę, żeby moje wnuki po Dunajowem, po pierwsze, żeby u niej już stracił geotermię, a moje wnuki na przykład mieszkały kiedyś tam na bombie jakiegoś dwutlenku węgla, który porozpuszcza skały. Chcę panu powiedzieć, że poza wyciekiem jednorazowym, jeżeli zostaną rozpuszczone wapnienie, to robią się leje krasowe. Jak się zrobi lej krasowy, to dom tam wpada.
I nie tylko dom, wszystko, co się po drodze znajduje. Naprawdę błagam, ma pan kolegę Żuka, geologa, niech się go pan zapyta. Ja więcej już pytań nie mam. Bardzo Dziękuję. Dziękujemy, to są niezwykle ważkie zarzuty. Ta centralizacja podejmowania decyzji, też odniosę się do tego, bo poseł Sachajko tutaj cały czas podkreśla, że mają przecież demokrację bezpośrednią w tym całym jakby też nazwie, że w takich sprawach, kiedy my mówimy jak najwięcej władzy dla ludzi, bo jest im odbierana, zmiany ustawowe idą w kierunku, by właśnie kumulować, o czym właśnie tutaj mówi Teresa i ludzie, którzy to przestudiowali, kumulować władzę w tak wąskim kręgu. Czy tu nie ma sprzeczności? To jeszcze do posła Sachajki, Jarek, powiem. Już, bardzo dziękuję za to pytanie. Pani Teresa po raz któryś mi zarzuca, że ja tego nie przeczytałem, że nie przeczytałem uzasadnienia. Nie przeczytałem wszystkich dokumentów, którymi pani Teresa mnie zarzuciła, ale uzasadnienie przeczytałem, pani Teresa. Więc no nieładnie jest tak od razu z góry zarzucać, że czegoś nie zrobiłem, jak pani nawet nie sprawdziła. Przeczytałem to i jeszcze raz. Nie będzie cała Polska, pod całą Polską zatłaczane. Tam jest dosyć precyzyjnie napisane, gdzie może być i gdzie będzie zgoda. Co do centralizacji. To teraz ja już o tej centralizacji mówiłem na początku. Albo uważamy, że za złoża strategiczne odpowiada państwo, albo za złoża strategiczne będzie odpowiadała lokalna społeczność, lokalna gmina. I teraz to jest taka decyzja. Czy uważamy, że to złoże strategiczne powinno zostać nienaruszone, no bo lokalny właściciel się nie zgadza na to, to tak jak z tą drogą w Nieliszu. Mogłem się nie zgodzić, teoretycznie, bo by mnie wywłaszczyli i drogi by nie było. I możemy się nie zgodzić na wydobywanie gazu, nie możemy się nie zgodzić na wydobywanie węgla brunatnego, no i będzie trzeba kupować gaz u Ruskich, a prąd, tak jak w tej chwili kupujemy, proszę sobie zobaczyć, bo dużo prądu kupujemy od Niemców. I musimy za to zapłacić. Więc albo my będziemy to produkowali, albo nie. Gaz CO2, jeżeli będzie zatłaczany, to na pewno nie będzie zatłaczany z całego świata. Bo wystarczy sobie przeczytać, jakie są koszty odzysku CO2 i transportu. Koszty transportu przekraczają jakiekolwiek ceny emisji tego CO2 do atmosfery. Zatłaczanie CO2 opłaca się tylko, kiedy ono jest w okolicy miejsca jego wytwarzania. Jeżeli się będzie chciało sprowadzać z Niemiec czy z Francji CO2, nie mówiąc jeszcze dalej, to jest po prostu nieopłacalne. Więc nie straszmy się tym, że do Polski będzie sprowadzany Ale CO2. Ale jest taka analiza? Jest analiza, że przewożenie CO2 jest nieopłacalne. No bo to jest analiza, bo wiemy, ile płacimy za emisję CO2, a ile płacimy za transport CO2. Więc to jest nieprawdą. I teraz ktoś musi być odpowiedzialny za politykę energetyczną. No i za politykę energetyczną jest odpowiedzialny rząd. I ten rząd my przy każdych wyborach wybieramy. I zachęcam wszystkich, no, żeby się zaangażować w e-parlament, w wybory, no i w to, żebyśmy wprowadzili w Polsce demokrację bezpośrednią, żeby była ta bezpośredniość łączności, to co my dzisiaj robimy. Dyskutujemy, tylko dyskutujmy merytorycznie. Nie opowiadajmy, że geotermia wszędzie się opłaca, bo ona się opłaca w kilku miejscach w Polsce jak na razie. Nieprawda, panie pośle, właśnie nie mogę. No i dobrze, ja nie wiem, pani mówi nieprawda, to proszę się wyczytywać. To nieprawda. Analizować koszty geotermii w Toruniu. Bo nie skończymy tego. Teresa powiedziała, że to nieprawda. Będziemy musieli, jak powiedzieliśmy sobie, robić następne debaty, bardziej ukierunkowując je tematycznie, żeby jeżeli się już weźmiemy za geotermię i będziemy chcieli mieć fachowców, ekspertów, którzy mogą mieć różne zdania, to będziemy wiedzieli, że to są ludzie przygotowani, by o tym powiedzieć i na pewno od siebie Teresę Adamską też zaprosimy. Chcielibyśmy naprawdę zakończyć to spotkanie, otwierając drogę ku następnym. Janusz, czy mógłby jedno zdanie powiedzieć jeszcze Marek? No jeszcze bo... tak, no bo rzeczywiście był takim dołożonym dyskutantem, tak. Tak, ale bardzo krótko, Marku, dobrze, bośmy ci obiecali, że będziesz w innych dyskusjach bardziej. Tutaj padło pytanie, co dalej? Tak. Więc tutaj ja zgłaszam, co dalej, dwa postulaty. Pierwszy postulat. Nie dotykajcie się panowie posłowie i rządzący do przyrody, do klimatu.
Klimat i tak będzie taki, on sobie sam to wszystko regulujcie. Nie pomagajcie mu na Boga, zostawcie to w spokoju. Trzeba się raczej dopasować swoim życiem do klimatu i społeczeństwa, niż zawracać Wisłę kijem, bo to jest po prostu nieporozumienie totalne. To jest dalszy krok do depopulacji ludności. Druga sprawa to jest taka, proszę Państwa, że my musimy zacząć prowadzić kontrolę społeczną działalności rządu i naszych posłów. I będziemy to robili krok. Dziękuję. Dziękuję. No, demokracja bezpośrednia, bo jesteście gośćmi jednak e-parlamentu, wolnych ludzi debaty, jak widzicie, parlamentu tutaj my wszyscy jesteśmy ostatecznie głęboko przekonani, że tylko zbrojowa mądrość daje szansę na decyzje nieobciążone lobbyingiem różnych potężnych korporacji, które patrzą przede wszystkim na swój własny interes, a nie interes naszego narodu. Stąd też ćwiczymy te głosowania w naszym e-parlamencie. Dosłownie na słówko poproszę zarówno tutaj Małgosię, jak i Kasię jeszcze o słowo takie na zakończenie i będziemy dziękować naszym właśnie gościom. Podsumowując, ja chciałam zwrócić uwagę, że e-parlament wyszedł z propozycjami debat, dlatego że przyszła taka myśl, żebyśmy w referendum w e-parlamencie opowiedzieli się, czy jesteśmy za tą nowelizacją ustawy o prawie geologicznym i górniczym, czy też nie. Te debaty są konieczne, żebyśmy podjęli decyzje racjonalne, świadomi swoich wyborów. Tych debat będzie więcej. Ja chciałabym cały czas akcentować, to jest taka prośba do posła Sachajko, aby poważnie wziął ten pomysł, aby w najbliższym referendum, które ma się odbyć, w wyborach parlamentarnych, było to pytanie i żebyśmy naprawdę nareszcie mogli się wypowiedzieć na temat zmian w prawie geologicznym. Być może też inne pytania. Tu cały czas mówimy też o nowelizacji konstytucji, którą mieliśmy obiecaną przez prezydenta Dudy i do dzisiaj nie ma żadnego odzewu w tym temacie. Po prostu jesteśmy już na tym etapie, jak poseł Sachajko zauważył, że ludzie już nie tylko wychodzą na ulicę, nie tylko piszą petycje, ale zarzucają mailami posłów i senatorów. To jest jakby inny sposób działania, bardziej agresywny, ale to jest też próba pokazania, że my chcemy decydować o swoim kraju i naprawdę to, o czym mówimy i walczymy, czy próbujemy zmienić od kilku lat, ma dla nas ogromne znaczenie. Proszę tego nie ignorować, proszę to poważnie potraktować. Parlament cały czas będzie to sukcesywnie wprowadzał i mówił o tym głośno i wyraźnie. Chcemy decydować o swoim kraju, bo jesteśmy suwerenami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Też jeszcze bardzo krótko proszę. Ja chciałam zauważyć taką rzecz, że tak jak tutaj koleżanka powiedziała, ludzie chcą decydować, ale chcą decydować świadomie. Chcemy, nie, znaczy nie zgadzamy się już na takie lanie wody, że piękne hasła dla dobra Polaków, będziemy mieć tani węgiel, tani prąd i tak dalej. My chcemy konkretnej wiedzy, konkretnych odpowiedzi, chcemy debat, chcemy, żeby te debaty były merytoryczne, a wiedza, jaką nam się przekazuje, żeby była przekazywana w taki sposób. Tutaj kilka osób zauważyło, że te wszystkie ustawy są pisane w taki sposób, że przyznam szczerze, że sama chciałam to przeanalizować, ale okazało się to przedsięwzięciem tak wielkim, że okazało się niemożliwe w krótkim czasie. I bardzo bym też się wznosiła o to do wszystkich polityków. Ja wiem, że tutaj jest pan tylko jako reprezentant i jest pan za, przynajmniej deklaruje pan, że jest za demokracją bezpośrednią. Ale żeby politycy wzięli też pod uwagę taką rzecz, że ustawy, które robią, mają służyć głównie, przede wszystkim i tylko i wyłącznie nam, nie im. I mają być pisane w taki sposób, żeby były jasne i zrozumiałe. Żebyśmy się nie musieli tutaj zastanawiać, czy chodzi o to, czy chodzi o tamto. Tylko z tych ustaw powinno to wynikać jasno i logicznie. Nawet jeśli ktoś nie ma jakiejś tam wyższej szkoły, wykształcenia i tak dalej, to na zwykłą, prostą logikę to powinno wychodzić. A tak szczerze mówiąc, na prostą logikę to wynika tylko i wyłącznie to,
że jak na razie jesteśmy cały czas mamieni. Więc bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę i wierzę, że jeszcze nie jednej takiej dyskusji merytorycznej u nas dojdzie. Ja tutaj w swoim... Ja dziękuję również tak, za tę jeszcze, debatę. Jeszcze, Jarku, jeszcze chciałem ty i potem jeszcze wam od was na podziękowanie tak. Od was jako prowadzący czy przewodniczący. Jak widzicie... Dziękuję. Tak, Jareczku, jeżeli czyli możesz i Teresa... Aha, bo ty musisz iść, tak? Ja czy nie muszę iść, bo tu usłyszałem dużo dobrych rzeczy. Przecież ja jestem zwolennikiem demokracji bezpośredniej, dlatego do was tu dzisiaj przyszedłem, żebyśmy rozmawiali tak, no właśnie, o konkretnych rzeczach. Tak, dlatego właśnie, zachęcam to państwa powiedzieć. Również do przeczytania uzasadnienia do tej ustawy, bo powiem państwu, że trzeba ustawy czytać najpierw uzasadnienie, a później ustawę, bo ustawy są często zmieniające jakieś inne ustawy, no i to wymaga dużo więcej pracy. Ale jeżeli państwo przeczytają to uzasadnienie, na końcu tego uzasadnienia są pytania i odpowiedzi, zadawane uwagi, i z tego dużo się można dowiedzieć. Naprawdę przeczytajcie uzasadnienie, dużo będzie wiadomo. Ta kontrola społeczna jest niezbędna, ale musimy rozmawiać merytorycznie. Prezydent chciał zmienić ustawę. W ubiegłej kadencji zgłosił się do Sejmu z wnioskiem o referendum w sprawie zmiany konstytucji. Ani jeden poseł z opozycji nie zagłosował za tym, żeby była zmiana konstytucji. Im ta konstytucja pasuje. I dlatego trzeba większego nacisku na to, żeby była zmiana konstytucji dla Polaków, a nie dla tych elit politycznych, którzy sobie dobrze z tego żyją, z tej konstytucji, która jest. Tak, dziękuję. Ja chciałem właśnie w podsumowaniu takim już ostatecznym powiedzieć, że proszę zauważyć, ten parlament wyrasta rzeczywiście całkiem od dołu i mimo takiej presji, jaką też mamy u siebie, że skoro jest jakaś inicjatywa oddolna, na przykład oprotestować te nowelizacje, to myśmy tutaj w KKW podjęli decyzję, że chcemy do końca wysłuchać argumentów różnych stron, również argumentów ludzi, którzy lobowali, czy też popierali jakby tą nowelizację i poseł Sachajko nadal tutaj taką linię argumentacyjną utrzymał, mimo że głosy z drugiej strony były dokładnie przeciwne i my też mamy jakieś swoje zapatrywanie. Jako społeczność KKW, a w ostateczności referendum to rozstrzygnie, ale chodzi o pewien rodzaj niezbędnej komunikacji, jaką musimy zachować. Ja mam wrażenie, że zarówno w środowiskach opozycyjnych, tych pozasystemowych, nie dość dokładnie czyta się ustawy, a z drugiej strony w tych kręgach rządowych bagatelizuje się zbyt bardzo i to czasami w sposób skandaliczny, wiele bardzo poważnych argumentów ostrzegających przed niebezpieczeństwami tych rozwiązań. I to, co Teresa Adamska i ten zespół, tam mecenas Tarnawa towarzyszyła temu, inne osoby, to nie są rzeczy, które można zignorować. A jednocześnie wiemy, że pewne rzeczy trzeba do końca po prostu przeczytać, upewnić się. Tam był argument, że nie wszędzie się, powiedzmy, mówimy o tej geotermii opłaca. No, zrobimy osobną debatę na ten temat, zapraszając ekspertów każdej ze stron, bo taka jest też idea po prostu demokracji bezpośredniej. Idea demokracji bezpośredniej musi oznaczać pełną komunikację wszystkich ogniw po prostu społecznego życia. Łącznie z tą władzą, która coś nam narzuca, z którą się nawet możemy nie zgadzać, jak i tymi argumentami, które płyną z dołu. A my i tak ostatecznie w trybie oczywiście demokracji będziemy to po prostu już rozstrzygać. Na razie u siebie we parlamencie, mam nadzieję, że w przyszłości w całym państwie. Ja bardzo dziękuję tutaj uczestnikom, posłowi Grzegorzowi Sachajko z klubu Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, Teresie Adamskiej z stowarzyszenia, to jest Centrum Prawda Rozwoju imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego i przez chwilę był też z nami, nie tak do końca, kolega Marek, tak? Tak. Pilawski, tak, który będzie tam w kolejnych tam debatach jeszcze dołączany. Zresztą będziemy starali się też gości tutaj, którzy byli też dołączać. Dziękuję bardzo. Zamykamy tą dziękujemy debatę. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za udział. Polskowi i Teresie Adamskiej. Za to, że możemy tu wszyscy razem się spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy.